Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się. Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl A jest to odcinek 146. Tak jak nasz skryba i ten y, liczący podcasty. Liczący podcastami. Tak będziemy na Ciebie mówić. E, Dobrze. Nazywa. To co, zanim przejdziemy do głównego tematu, którym są trendy marketingowe 2017, pogadamy sobie o książkach. Co fajnego przeczytałeś? Ha, byłem pierwszy! Czytałem ostatnio książkę pana, który nazywa się Nick Davis i napisał książkę Flat Earth News. Czyli że o płaskiej ziemi? O płaskiej ziemi. Czy on jest wyborcą Donalda Trumpa? On jest dziennikarzem z dużym doświadczeniem, z dorobkiem, z nagrodami, mhm. który płacze nad losem dziennikarstwa. Okej, okay. czyli o Trumpie e, będziemy rozmawiać. Właśnie nie, bo książka powstała lat temu 10, została wydana lat temu 10, mhm. więc y, wtedy jeszcze chyba poza Twórcami Simpsonów nikomu nie wpadło do głowy, że Trump może zająć tę pozycję, którą ostatnio zajął. W każdym razie Nick Davis przestrzega w tej książce przed um, ufaniem mediom. W okay. ogóle tytuł, skąd się wziął tytuł? No. Stąd, że w pewnym momencie, czy, czy przez, przez długi okres istnienia mm. świata, ludzie byli przekonani, że Ziemia jest płaska. Dlaczego? Dlatego, że każdy że to powtarzał. Płaska. Każdy to powtarzał, nikt tego nie kwestionował. Mm -hmm. No więc. Jakby nie było potrzeby zmieniania Aha. tego poglądu. Aha. I on mówi, że w tej chwili jest dokładnie tak samo, że media y, dają nam taką papkę informacyjną, którą my bezmyślnie przejmujemy, Aha. i ona wcale niekoniecznie ma coś wspólnego z rzeczywistością, bardzo często. Okej. Okay. I y, zaczyna w ogóle pierwsza, pierwsza jakby scena tej książki, bo książka jest w ogóle bardzo y, taka mocno udokumentowana. Aha. Autor poza tym, że wykonał kawał dziennikarskiej pracy, i sam powiedział, że to nie jest książka, którą będzie pisał o swoich kolegach z y, zabiórka, o tych, mhm. których zna. To jest książka, która powstała na bazie jego czysto dziennikarskiego podejścia. On mhm. potraktował to środowisko tak, jak każde inne środowisko, mhm. które opisywałby właśnie jako dziennikarz to jest książka z zewnątrz. O dziennikarzach, czy to jest książka o newsach? O jednym i o drugim. Okay. I y, zaczyna się ta książka od pluskwie milenijnej, uh -huh. która, jak pamiętamy, miała w ogóle zniszczyć komputery, uh -huh. miało wszystko nie działać dalej. i było jasne dla ludzi, którzy choć odrobinę mają zdrowego rozsądku, że to jest bzdura, uh -huh. dlatego że każ w, ka w każdym systemie możesz przestawić datę i sprawdzić, co uh -huh. będzie po uh -huh. prostu a media rozpętały nie wiadomo jaką nagonkę, że mhm. tutaj o mój Boże, o mój Boże, świat się skończy i jechali, tym jechali, mhm. jechali. Mało tego, rządy wydawały jakieś w ogóle tak, miliony pamiętam, dolarów ogóle miliony, na zabezpieczenie się przed tą mhm. pluską mhm. a to wszystko była bzdura. No i teraz on opisuje, jak to się wszystko dzieje, jak to jest możliwe, że takie rzeczy mhm. na świecie właśnie widzimy. I zaczyna od tego, jak działa cała ta fabryka newsów. Mhm. Znaczy, po pierwsze, mamy dziennikarzy, mhm. czy pracowników ogólnie. Media workerów. Media workerów, którzy bardzo często są stażystami, którzy mhm. pracują za darmo albo za śmieszne pieniądze i y, są coraz bardziej przytłoczeni pracą. Mamy dostawców treści. Mhm. I teraz dwóch największych dostawców treści, bo to jest Brytyjczyk, więc mhm. jakby on mówi o brytyjskich i czasem amerykańskich mediach. Mhm. Dwóch największych dostawców treści to jest AP, czyli. No, po, Polskiej, Firdy, agencji, tak, mm -hmm. Polskiej Agencji Prasowej i agencje PR-owe. Mm -hmm. W UK więcej ludzi pracuje w pr niż w mediach, mm -hmm. więc więcej pr mm -hmm. niż dziennikarzy. Dla Myślę, czego? że w Polsce też. Pewnie tak. Dlatego, że e, też ludzie, którzy zarządzają mediami, mm -hmm. im zależy na tym, żeby kupować informacje jak najtaniej. No, mhm. Taniej jest wziąć komunikat prasowy Oczywiście. i go wydrukować, niż e, płacić dziennikarzowi za to, żeby go stworzył. I jest tam cała cała historia tego, jak to się dzieje, że abstrakcyjne newsy trafiają mhm. na okładki gazet czasami. Gdybym, e, podsumowując, bo mhm. mogę naprawdę długo wiem, o tej cząstej... Wiem, książce... że możesz <laughs> długo w recenzjach, dlatego staram się ciebie pilnować, bo już nam tak. się zdarzało. E, mogę długo, dlatego podsumuję to tak, że gdybym był PR-owcem... To czytałbym tę książkę codziennie przez przynajmniej 15 minut. A po co? Tak długo, aż bym się jej nauczył na pamięć. Ale co tam jest takiego Dlatego, użytecznego? To jest, to jest niesamowita lekcja manipulowania mediami. Okej. Okay. Niesamowita. Znaczy, to pokazuje wszystkie słabe punkty mediów, mhm. i to pokazuje, y, jak na, na faktach, na uh -huh. konkretnych przykładach, uh -huh. jak e, firmy, jak e, grupy nacisku, uh -huh. jak e, korporacje, jak politycy, uh -huh. rządy manipulują opinią publiczną. I mm, na końcu tej książki jest uh -huh. mowa o tym, że mamy fast foody i ogólnie mhm. mamy no, dobre jedzenie, fast foody tak. i fast foody ogólnie na, na jedzeniu są te etykietki, jak kupujesz mhm. w sklepie, że tam ile tam jest tłuszczu, soli mhm. i tak dalej, że tak samo powinno być na, na, na wiadomościach. Na, no na wiesz, Facebook teraz próbuje czegoś takiego, to znaczy, że, że próbuje zrobić, że, że newsy są z zwer, 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 zweryfikowanego źródła, e, no właśnie dlatego, że przez fake newsy mieliśmy takie, a nie inne wyniki wyborów. Okej, okay. tak no ale, tak ale słyszałeś, jak to się dzieje, że Facebook, jeżeli ktoś <coughs> zgłosi treść <jaką coughs> nie nieodpowiednią, czy w ogóle ludzie, którzy tam <coughs> Klikają, czy dana treść jest odpowiednia, czy nie, albo weryfikują Aha. te zgłoszenia, no mają tam, wiesz, no, sekundy tak no. naprawdę na ocenę tego. Filmik trwa 15 minut i, i ty masz 3 sekundy na to, żeby Aha. ocenić, czy on jest ok, czy nie jest ok, no więc. Weryfikujesz w innych źródłach, no. Tak, tak, gratulujemy. A co ty czytałeś ostatnio? Czytałem taką żółtą książkę, która się nazywa Grywalizacja. Niski poziom baterii. No trudno, co zrobisz? Nie, żartuję z tą grywalizacją. Taki świetny żart zarzuciłem, a ty po prostu patrzyłeś na niski poziom baterii. No Ale jak powiedziałeś o żółtej okładce, to pierwsze, co mi wpadło do głowy, to grywalizacja. No dobrze. Eee, książka, która nazywa się Prawo dla startupu. Taka moja recenzja będzie krótka i treściwa, także w przeciwieństwie do. Postaramy się jeszcze zmieścić e... temat główny. Książka, którą napisała polska prawniczka, nazywa się Monika Wieczorek, która współpracuje ze startupami i zdiagnozowała taką serię, to jest bardzo fajna książka, dlatego że ona doradza startupom i ja, ja na przykład jak doradzam firmom, to widzę, że 80% problemów to są właściwie powtarzające się problemy. I ona dokładnie to samo miała wrażenie, jeśli chodzi o prawne problemy wszelkiego rodzaju firm. Bo nie mówimy tylko o startupie, to się nazywa prawo do startupu. Ale umówmy się, spokojnie, jakby każda firma ma, ma te problemy, czyli to są problemy z, nie wiem, zastrzeżenia prawne dotyczące logo, znaków towarowych i tak dalej, i tak dalej. Rzeczy związane z umowami, takimi podstawowymi umowami, które, które firma ma na jakieś swoje produkty czy usługi. Rzeczy specyficzne dla startupów, czyli umowa, nie wiem, nabycia udziału przez inwestora i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy są omówione, z pułapkami, które, które na ludzi czyhają po kolei, także to nie jest książka, którą tam 15 minut dziennie bym kazał czytać każdemu, ale właściwie w momencie, kiedy zakładasz firmę, to jest książka, którą należałoby przeczytać, choćby dlatego, żeby wiedzieć, czego się masz spodziewać po tych wszystkich kruczkach prawnych, co cię może spotkać po drodze i tak dalej, tak dalej, więc absolutnie polecam. Książeczka się ukazała nakładem OnePressu w Polsce, więc, więc jest do dostania. Świetnie. A... Już chciałem powiedzieć, że OnePress będzie miał niedługo fajną promocję, ale ta promocja się ukaże zanim ten odcinek wyjdzie, więc. Dylematy czasoprzestrzenne. Dalej. Ale wy ludzie, którzy słuchacie na peryskopie, możecie wiedzieć, że za dwa dni będzie genialna promocja OnePressu. Więcej niż dwa dni. W poniedziałek. W poniedziałek. Poniedziałek. No, poniedziałek. Dobrze, Dla w, mnie jest w poniedziałek OnePress będzie miał wszystkie. Mm -hmm. W księgarni Ebook Point, mm -hmm. bo to jest ważne. W księgarni Ebook Point będą wszystkie książki po 9,90, ale nie mówcie nikomu. Dobrze. Tylko pytasz, czemu inna koszulka, Radko? Dlatego, że jestem dzisiaj w domu, a w prywatnych warunkach chodzę w innych koszulkach niż w Batmanach, dlatego że ona się wierzą, no, nie mogą pobrudzić, więc. Batman, Batman prywatnie jest Supermanem. Batman prywatnie jest Supermanem, nie? Także. A jaki mamy dzisiaj temat główny? Temat główny nasz dzisiaj. Robiliśmy podobny temat już co lat najmniej temu. dwa razy. Nie, nie, dwa lata temu i kilka jeszcze lat temu. Temat brzmi trendy marketingu 2017. Tak, i na pewno go nie robiliśmy w zeszłym roku, robiliśmy w 2016. Cyferki ale... się zmieniają, Tak. Więc, natomiast więc... trendy marketingu są tak aktualizowane. Dobra, i mamy kartkę przygotowaną, więc jesteśmy jakby totalnie przygotowani. Hiper przygotowani. Hiper przygotowani, bo hiper jest napisane na samej górze tej kartki. Dlatego, że pierwszym trendem, o którym sobie pogadamy, jest coś takiego, co nazywałem hiperpersonalizacją. Dlaczego? Znaczy, bo w ogóle po pierwsze uważam, że personalizacja, jako personalizacja będzie jednym z największych trendów marketingu 2017. I to jest niesamowite, że coś, co jest gdzieś u, u zarania marketingu, mhm. handlu i tak dalej, co jest takim mega, mega klasycznym podejściem, czyli no. rozmowa człowieka z człowiekiem w roku 2017, kiedy mamy samochody Tesla, które same parkują i nie wiem, wypadki. Tą drzwi i przewidują wypadki. To Wymieniamy jako pierwszy trend marketingu na rok 2017, ale to nie przypadkiem. No, oczywiście, co to dlatego, że myśmy się po pierwsze e, przez kilkadziesiąt lat męczyli z tak zwanym starym marketingiem, który się opierał o mass media. I teraz mass media równa się masowy komunikat, i myśmy się powoli zaczęli z tego wycofywać w kierunku tego marketingu takiego zindywidualizowanego. I to była ta era personalizacji. No i e, też technologia e, przez te kilkadziesiąt lat nie umożliwiała tego, żeby te hiperpersonalizację zastosować tak, jak możemy to zrobić w roku na 2017. Na dużą skalę, no bo tutaj chodzi o to, że oczywiście, że możesz mieć personalizację, jeśli prowadzisz mały sklepik osiedlowy i przychodzi ci pan Mietek i pan Mietek zawsze kupuje dwa ogóry i ty mówisz, dzień dobry panie Mietku, tu są pana dwa ogóry, nie? Natomiast na, na, na skalę jakąś większą narzędzia tego... A nie umożliwiały, B to było trudne do zrobienia, i dlatego mamy jakby personalizację, która od kilku lat gdzieś tam się, że tak powiem, czołga po, po tych marketingowych trendach. Natomiast yy, tutaj właśnie chodzi o to, że personalizacja to już nie jest kwestia wrzucenia tylko i wyłącznie imienia. Użytkownika do newslettera. Cześć Mietek. Cześć Mietek, tak? I cześć Wojtek, i cześć Krysiu. Tylko to jest kwestia właśnie użycia w sposób inteligentny tego, co my wiemy, bo, bo jakby przez kilka ostatnich lat trąbiło się o tym takim trendzie, który nazywa się Big Data, Big Data, jak zwał, tak zwał. Duży, mówimy, duży termin, tak? Po duży, du <laughs> duży termin. Natomiast te dane, które my gromadzimy, jeśli one nie są wykorzystywane, to są głupie. Dane, które leżą na serwerze są głupie. Dane, których my które my wykorzystujemy w naszych programach marketingowych, to są mądre dane, smart data. I to jest coś, co się wiąże z personalizacją. Czyli, jakby wrzucenie tego imienia do newslettera. To już jest dużo za mało. Po pierwsze, to jest kwestia tego, że my będziemy widzieć coraz więcej rozmów. Tego, o czym Ty mówiłeś na samym mm -hmm. początku. Rozmowy to jest taki trend w marketingu, który, który będzie bardzo bardzo rósł. Rozmowa siłą rzeczy jest, jest indywidualna. Natomiast druga rzecz, to my będziemy coraz więcej tych danych wykorzystywać. I Czyli... to wcale nie jest takie, takie znowu <śmiech> strasznie <śmiech> trudne i skomplikowane, bo może się wydawać, że my mówimy tutaj o jakichś korporacjach, które mają zaawansowane narzędzia, ale to są narzędzia dostępne naprawdę dla małych firm w tej chwili. To nie jest żadna i to najprostszy system potrafi zrobić, że jeżeli wysyłasz do kogoś newsletter i ten ktoś w tym newsletterze nie wiem, ma do wyboru trzy linki, jeden jest o marketingu, drugi o sprzedaży, a trzeci o obsłudze klienta, klika ci w obsługę mm -hmm. klienta za każdym razem, no to wiesz, że jego te treści interesują. To, to jest naprawdę prosto, to można na piechotę zrobić. I to się zaczyna właśnie danych. od pierwszego kroku, czyli segmentacja. Masz listę klientów i ją segmentujesz, nawet jeśli to są nie wiem, ludzie z południowej Polski, północnej Polski, pierwsza podstawowa segmentacja. To są starzy, młodzi, ci, którzy się interesują sprzedażą, marketingiem i tak dalej, i tak dalej. A tak? E... Północ Polski od południa zaczęła się jakoś bardzo znacząco różnić? Bo... Nie, no ale chodzi o to, że... <grym> bardziej no... wschód-zachód bym powiedział. No dobra, Polska A, Polska B, Polska C, Polska D, nie? I tak dalej, i tak dalej. I Rado. <grym <grym <grym> Ja wyjadę za parę dni, ty zostaniesz. No i ludzie z radością myślisz, że przyjdą nas tutaj gnębić. Więc w jakiś taki sposób segmentować, tak? Segmentować właśnie ze względu na to, co ludzie klikają, jak się zachowują na stronie. My te wszystkie dane mamy. Google jakby pozwala w Analyticsach wyciągnąć tak niesamowite rzeczy, a my ich nie używamy w marketingu, i to jest słabe. Okej, okay, to przejdźmy do punktu drugiego. Punkt drugi to jest automatyzacja i to są różnego rodzaju roboty. A, one są ponumerowane. Chciałem tak, przejść do drugiego, który tak. jest drugi na karcie. Tak, on. czułem, więc cię uprzedziłem na wszelki wypadek. Dziękuję. Bo jeżeli już mamy tę segmentację, to wcale nie musimy tego. Ja powiedziałem, że możemy to zrobić na piechotę, mhm. no ale byłaby to troszeczkę no, niezbyt rozsądnie za wydatkowana godzina czy mhm. parę godzin. Lepiej dużo zrobić to za pomocą automatów. I są narzędzia internetowe, które umożliwiają zrobienie tego szybko, tanio i dobrze a te narzędzia będą coraz bardziej zaawansowane, dlatego że poza tym, że umożliwią nam segmentowanie mailingów i dopasowywanie treści do odpowiednich grup odbiorców, to umożliwią nam interakcję na żywo z tymi odbiorcami. Tak, i żeby nie było wątpliwości, jakby ja mówiłem o mailingach jako jako przykładzie tylko i wyłącznie personalizacji, nie, że to jest personalizacja, ale na przykład chatboty, to też jest jakby wielka przyszłość interfejsów, że, że my jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, że będzie więcej rozmów w marketingu, chatboty są narzędziem do rozmów. I ty masz chyba coś takiego też u siebie na blogu, coś mi się wydaje. Mam, znaczy na blogu już nie, dlatego, że chatbot... Jakby to może sam... testowałeś. Tak, ale tak... testowałem mhm. przez, przez kilka miesięcy kilka rozwiązań, mam coś takiego, co się nazywa User Engage, natomiast mam, mam to na stronie firmowej, tylko, że sam chatbot na dzisiaj jest jeszcze zbyt głupi, żeby obsłużyć wszystko i dlatego ja z tego na blogu zrezygnowałem, bo ja nie mam czasu siedzieć i, i odpowiadać ludziom, mhm. ale jesteś w stanie zaprojektować kilka takich komunikatów, które mówią cześć, witaj, wiem, że jesteś tu po raz pierwszy, albo, że nie jesteś tu po raz pierwszy, że cię interesuje storytelling albo grywalizacja i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc... Chatboty, automatyzacja i personalizacja, one stanowią taki jeden wielki chunk... Yy... Puszkę. Nie. Pokazywałeś puszkę, no. Nie, chodziło mi o to, kształt że to walca. jest jeden taki wielki... A, no, yy, po polsku mówi się kupa. Kawo, kupa. O, jedna wielka kupa marketingu, tak? Więc, więc tak to wygląda. Dobra, punkt trzeci to yy, są influencerzy. O co chodzi? Chodzi o to, że dawno, dawno temu, kiedy ludzie chcieli zareklamować jakiś produkt, to szli z tym do celebrytów, mhm. którzy ogólnie, no, mają parę zalet, mają, mhm. mają twarz znaną z telewizji, yy, mają, i to by było na tyle, przyjemną, <laughs> nie no, mają przyjemną fizjonomię, często są to super ludzie Aha. i generalnie wszystko jest fajnie. Problem polega na tym, że ich dotarcie równa się dotarciu kanału, w którym oni występują. Mhm. Czyli jeżeli y, pani Stefania występuje w serialu na wspólnej, mhm. to w momencie, kiedy scenarzyści serialu na wspólnej postanowią ją przenieść do Stanów Zjednoczonych i ona zniknie z tego serialu albo wjedzie w karton to, albo wjedzie w karton no to y, przestanie mieć siłę oddziaływania, mhm. po prostu zniknie z ludzkiej świadomości. I mało tego, ona w ramach tego serialu może tylko wypowiedzieć kwestie, które napiszą jej scenarzyści. Jak ją zaproszą do śniadaniówki, no to może tam powiedzieć parę zdań od siebie, ale też na temat, na który ją zapraszają. Mhm. I to też jest dość mocno powiedzmy no, dopasowane do konwencji programu. Mhm. Natomiast influencerzy, ludzie, którzy mają własną publiczność, własne kanały dotarcia, e, którzy sami decydują o tym, co mówią i mhm. podpisują się pod tym, to jest zupełnie inna para kaloszy. Tutaj generalnie chodzi o to, że myśmy połączyli ten trend z reklamą natywną, bo, bo to też jest coś takiego, czego będzie więcej. Czyli my się odparniamy na reklamę generalnie. Możemy sobie zmienić kanały, mamy adblocki w przeglądarkach i tak dalej, więc ta reklama natywna ona będzie coraz większe znaczenie. Natomiast reklama natywna wymaga niestandardowych formatów. I influencerzy są w stanie ci pomóc taki format znaleźć razem ze sobą, bo oni też używają formatów. Mhm. Więc no tutaj jednym z lepszych przykładów jest, jest nie wiem, choćby YouTube'owi Abstrahuję, którzy no właściwie mnóstwo filmów mają reklamowych, ale są całkiem ładnie wpisane w format, więc, więc nic, się tam, nic się tam wielkiego nie dzieje. Influencerzy tak naprawdę pomagają też nagłośnić nasz content marketing, bo, bo nie wiem, gdzie my mamy ten kawałek o marketingu, content marketing. Tu, na, na samym końcu. Dobrze, to jakby dojdziemy. Wrócimy do tego. Tak, to więcej nie ma nic do powiedzenia o influencerach na razie. Punkt czwarty na naszej liście, bo do tej pory mówiliśmy o personalizacji, mówiliśmy o automatyzacji, mówiliśmy o influencerach, więc punkt czwarty. To jest wszystko, to, co się dzieje na żywo w internecie, czyli na przykład to, że my w tej chwili nagrywamy sobie, sobie podcast i transmitujemy go na peryskopie. Tak, patrzymy sobie tutaj w okienko periskopa, serduszko poleciało, jest fajnie. Jeżeli ktoś napisze jakieś pytanie szybko, to na nie odpowiemy, ale pewnie zanim napisze, to, <grym <grym to już będziemy do następnego trendu. <grym <grym się e... do... A ja go udostępniam. O, o brawo, dzięki. Jesteś, dzięki. jesteś po prostu super. E... Bliżej I jesteś bliżej jest Radek. Rado, tak, e... I Radek jesteś naszym następnym trendem. Dzięki. Jesteś trendem numer siedem. Tak tak trend naprawdę. 7 to jest taki trend. Zaraz dojdziemy do tego, jakim trendem jest Radek. <głos> Natomiast. <głos> tak, live streaming. Live streaming, znikający kontent, w ogóle cały ten efemeryczny kontent. Nie pamiętam, czy robiliśmy podcast o tym. Tylko na ten temat nie. Wspominaliśmy przy innych okazjach. Tak. marketing treści na z jednej strony coś takiego, co nazywa się treść typu stock, czyli to taka stała, która buduje wartość w czasie. I treść typu flow, która generuje zaangażowanie tu i teraz. I teraz podcast nagrany to jest treść typu stock, bo im więcej odcinków, tym więcej jakby ten podcast sam w sobie jest wart. Natomiast transmisja na żywo to jest typowe zaangażowanie tu i teraz. Ona nie angażuje tych wszystkich ludzi, którzy ewentualnie by wysłuchali podcastu, natomiast angażuje dużo bardziej więc, więc, ten, mnóstwo platform w tej chwili umożliwia live streaming, czyli jakby w, mamy Instagrama, który ma Instagram, Insta Stories, mamy Snapchata, który w ogóle jest efemerycznymi mediami, Facebook wchodzi w live audio. Oprócz tego, że, że mamy live video, więc tych takich rzeczy, które są live, które znikają, czy mają w planie znikanie, będzie coraz więcej. I firmy będą musiały się nauczyć to wykorzystywać. Swoją drogą to jest też dowód na to, że Facebook bardzo uważnie cały czas obserwuje użytkowników i yy... Wyciąga wnioski z tego, co oni robią, dlatego mhm. że nie wiem, czy czytałeś ten komunikat o tym live audio, ale to jest tak, że oni powiedzieli, że wprowadzają to live audio. Na razie testowo, na razie mhm. tam BBC i tam jeszcze paru innych dużych nadawców mhm. będzie mogło z tego korzystać, a za chwilę, na początku 2017 roku zostanie to udostępnione. Ale dlaczego oni to postanowili wprowadzić? A no dlatego, że dostrzegli, że są już w tej chwili ludzie, którzy robią Facebook Live, który jest teoretycznie przekazem <noise> wideo, stawiając tam jakąś planszę tak. statyczną i nadają audio. No, więc no skoro... tak jak będą gadające głowy. Właściwie tak. no niczego z tego obrazu poza koszulką Supermana nie wynosicie, tak? I Marka białymi słuchawkami. Tak, i mikrofonem oczywiście. Tak, to tutaj... mikrofon na pierwszym planie. Tak, tak, Tacy sami, tak mikrofon między nami, bo można zacytować poeta. Więc livestreaming to jest kolejny trend, już numer 4, a teraz przechodząc płynnie do trendu numer 5, przechodzimy do... Marketingu wartości. Dlaczego on jest numerem 5? No bo między tak czwórką a szóstką jest piątka. Dobrze. E... Znaczy, zacznijmy od transparentności, bo, bo to, jest, to jest rzecz, którą, na którą chciałem zwrócić uwagę wewnątrz marketingu wartości. My w Polsce mamy na przykład takich, ja bym powiedział, liderów transparentności, jeśli chodzi o sposób prowadzenia firmy, tak? Czyli jest sobie, nie wiem, Michał Szafrański, który właściwie z transparentnością uczynił swoją markę. Jak robił książkę, no to wypuścił sobie potem jakby case study, ile zarobił, na czym, jak to zrobić i tak dalej, i, i tak dalej. I po kolei pisał e, o procesie, absolutnie pokazywał... Absolutnie tak. Wideo na żywo z drukarni, i tak dalej. Wcześniej publikował swoje budżety, zarobki, wydatki, i tak dalej, i tak dalej. Ta transparentność jest czymś, co, co przyciąga ludzi do niego, bo on, oni wiedzą, że on jest autentyczne, tak? A transparentność służy do budowania autentyczności. E, Michał Sadowski, który, który e, co miesiąc się jara na Facebooku e, tym, w jaki sposób ma, znaczy jakie ma wyniki finansowe, i tak dalej, i tak dalej. E, sprawdzasz, czy Brent24 monitoruje transmisję na żywo? E, nie, 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 ale <laughs> właśnie mnie, właśnie mnie, bo był ostatnio ten wpis taki eee, o fakapach, o fakapach. Eee, a i to był chyba Michał Bąk. Yy, tak, ale właśnie chodzi o to, że to, to się robi trendem. To znaczy, jaki że... jest ten trend? Yy, że co? Każdy Michał jest transparentny. Aha, nie, bo chciałem powiedzieć, że Sadowski, Szafrański, Bąk. S dobrze, ale są trender na przykład też publikuje. Czy Socjomania publikują rzeczy związane właśnie z wynikami firmy. Ale to firmy. Podaj imię, a nie samo eee, No już nie są Michałami, no nie są już Michałami. to są, więc, to więc, są więc... Michałowie transparentności. <laughs> Michałowie, czyli jakby innowatorzy i potem są wcześniej naśladowcy, którzy są już Janami, Jackami. Znaczy nie, ja, ja uważam, że to, jest tak, to są takie hmm. dwa bieguny. Są Michałowie i są Janusze. <laughs> Janusze są na tym złym biegunie, Michałowie są na tym dobrym. Więc Dobry. bierzcie, bierzcie wzór z Michałów, bo tutaj się można parę W każdym razie marketing wartości będzie wielkim trendem, dlatego że w momencie, kiedy konsument ma do wyboru 10 dokładnie takich samych produktów, to on wybierze, nie ze względu na pewne cechy, funkcje, Użytkowe, bo one są wszystkie takie same, tylko on wybierze właśnie ze względu na to, że emocjonalnie czuje się bardziej związany, czy na przykład właśnie ta wartość typu transparentność, szczerość, autentyczność jest dla niego dużo, dużo bardziej ważna. Same głupie pomysły mi przychodzą do głowy. Dajesz, no przecież, znaczy, się, po pierwsze, to jesteśmy. Chciałem... Po pierwsze, chciałem stwierdzić, że transparentność, w sensie przezroczystość w wielu wypadkach rzeczywiście przyciąga uwagę. No. E, no, w, również w przypadkach odzieży, która jest transparentna, mm -hmm. to też, zwłaszcza damski, e, transparentność się sprawdza. Musimy szybko do szóstego trendu. E, Trendy magi... bardziej Do konkretów. O, do konkretów, proszę pana. <noise> Szósty trend nazywa się Konkret i o co chodzi? Chodzi o to, że ponieważ jesteśmy... Kiedyś było tak, że jak ktoś produkował dobrą treść, to było coś wyróżniającego go w tym zalanym syfem internecie. W tej chwili dobrej treści jest naprawdę dużo. Ja jestem przerażony tym, bo dobrej treści jest tak dużo, że nie da się jej całej skonsumować. I teraz z tego wniosek, że sama dobra treść to jest za mało, żeby się przebić. Więc... Musisz ją umieć dobrze opowiedzieć. Musisz umieć opowiedzieć, to do tego dojdziemy w punkcie siódmym, Jednym punktem siódmym, ale to też znaczy, że musisz szanować swojego słuchacza, czy, czy widza, czy czytelnika. I ten szacunek polega też na tym, że ty wiesz, że on ma mało czasu mm -hmm. i dajesz mu mięcho. Tak. Nie lejesz wody, chyba że tworzysz audycję marketingowo-rozrywkową, jak my w tej chwili, ale generalnie nie lejesz wody, nie, nie pompujesz tego wpisu, żeby on był na 75 ekranów, tylko dlatego, żeby to było długie. Chyba że jesteś onetem i jakby masz slideshow, zdjęcia i za odsłonę ci płacą a no, to, no, może, no, ale to jest tam specyficzny ten. W każdym razie, yy, dajesz ludziom mięso, dajesz ludziom konkret i pomagasz im jak najszybciej yy, osiągnąć wynik, po który oni do ciebie przyszli. Forbes nazwał ten trend dense content. Dense, czyli jakby gęsta treść. E, od jest... density. A nie od dancing <laughs> Nie od dancing, nie, nie tańcząca treść, tylko dense content. E, I to, to jest bardzo fajna nazwa, bardzo, bardzo mi się spodobała. Że, że jakby gęsta od faktów i tak dalej, bez lania wody treść, e, dużo lepiej się obroni, Niż taka, gdzie my sobie lejemy wodę. Oby tylko nie skończyło się na zmniejszaniu interlinii, bo nie tędy droga. I trend numer 7? No to jest ten słynny trend. <laughs> który... Radę, słuchasz? Tak, tutaj chcieliśmy zaangażować Radka, ponieważ trend numer 7 to jest. User generated content. Od tego Treść samej... generowana przez użytkowników. Generowana to też nie jest polskie słowo. Treść współtworzona przez użytkowników. Po prostu mieszkasz w tej Anglii, ale polszczyzna głęboko w tobie siedzi. Powtarzam sobie, <laughs> czytam ten. Jezu Biblia, Nie, taka ta Biblia klasyczna to była. Jaka to była? Księdza K skargi? Nie wiem, widzę tego kadłubka? Nie, no, on nie pisał Biblii. <grym> Nieważne, bo mamy 5% baterii w telefonie, jak się nam urwie transmisja. To, to nie znaczy, to znaczy że nam urwał się. film. chcący, nie chcący. W każdym razie tak, treść współtworzona przez użytkowników z jednej strony. To jest nawiązanie tak naprawdę do tego trendu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Czyli jakby dobra treść już się nie obroni sama. I my mówimy, z jednej strony. Content marketing ma też część marketing, czyli jakby marketing tej treści jest bardzo ważny, ale z drugiej strony firmy nie mają też mocy przerobowych, żeby tej treści tworzyć wystarczająco dużo, a użytkownicy tak. I pokazywanie ludziom pewnych wzorców, które sprawią, że oni wezmą na siebie ten ciężar generowania treści. To jest coś, czego firmy znowu będą musiały się nauczyć, jeśli chodzi o marketing w 2017 roku. Przy czym tu ważne jest to, żeby właśnie nie puszczać ludzi na żywioł, nie zadajemy im otwarte pytanie i gadajcie, tak. tylko żeby dać im pewne wskazówki, które pozwolą im wpasować się w nasz model komunikacji. Świetnie robi to na przykład aż dziennik. Nie nasz dziennik chciałem zauważyć, tylko aż dziennik. Być może nasz dziennik e, też robi to świetnie. Tak, ale nie wiem, no nie czytałem dawno. Więc e, aż dziennik angażuje swoich czytelników, dlatego że oni wymyślają sobie różnego rodzaju hashtagi. Ale złośliwe e, pytanie, czy iPhone nie ma funkcji jednoczesnego nadawania i ładowania? Ma tylko nie ma funkcji chodzenia na dół po kabel. <laughs> A niestety kabel jest dwa piętre niżej. Mówiłem o aż dzienniku, aż tak? Dziennik, tak? aż Schematy. dziennik. Inna rzecz, którą, którą na przykład od czasu do czasu się genialnie udaje, jest taki program, który się nazywa John Oliver. Last, news, last week news tonight. Last week tonight. Johna Olivera. Generalnie na HBO leci. Jeśli nie znasz Johna Olivera, to po prostu nie wiem, co ty oglądasz na YouTubie. Ale koleś bardzo fajnie potrafi angażować swoją społeczność w, pod na przykład jednym hashtagiem. Oni wymyślają pomysły na dany temat. To samo robi aż dziennik, tak? To znaczy, że, że oni sobie, nie wiem, zrobili taką akcję, co można kupić za, za te dwa dolary nieszczęsne, za które tam, nie wiem, Egipt kupił te Mistrale. Robili jakąś akcję z wymyślaniem nazw telefonów, czy polskiego odpowiednika słowa smartfon. To była akurat akcja sponsorowana, ale to jest coś, co świetnie im wychodzi, dlatego że oni sami nie byliby w stanie tego, że tak powiem, machnąć, a z pomocą użytkowników bez żadnego problemu. I to im też zajmuje ten kawałek o marketingu, content marketingu, bo ludzie swoją treść. Dużo chętniej będą reklamować niż no, treść, którą gdzieś tam marka im włożyła w usta. Znakomicie. To w takim razie, żeby ten trend numer 7 się wypełnił, to mam taki apel do wszystkich y, widzów, słuchaczy, bardziej słuchaczy, bo pod periskopem. Można komentować pod periskopem? Można. Można to na Twitterze. Jestem pewien, że jest mnóstwo komentarzy na Twitterze A. w tej chwili, także wiecie. Twitujecie, komentujecie, rzucacie, udostępniacie na Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Tak jest. Natomiast tak. dla każdego, kto będzie tego podcastu słuchał trochę później niż my go nadajemy na Twitterze, czyli później niż już teraz, w tej chwili, to w teraźniejszości. w teraźniejszości, w obecnym momencie, mam taki apel, żeby zrealizować punkt siódmy, że po prostu, jeżeli uważasz, drogi słuchacz, droga słuchaczko, że jakiś trend marketingowy w 2017 absolutnie rozwali system, a my w swojej nieskończonej yy, sklerozie o nim zapomnieliśmy, bo nam się długopis tu wypisał na kartce po, po siedmiu trendach. Tak, apelujemy. Zostaw komentarz w każdym miejscu, gdzie słuchasz tego podcastu, na dowolnej platformie, z której korzystasz. Zostaw komentarz i napisz, jaki to trend Twoim zdaniem jest. A my chętnie przeczytamy i się też czegoś dowiemy. Cudownie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie. W 2017 roku szykuje się parę niespodzianek. Już może nawet już jedna będzie. No, czekaj, sprawdzę, sprawdzę. o baterii, że mamy mało baterii. Sekundę, sprawdzę. Kuba Gornicki dołączy. Byłeś stary na samym początku i przychodzisz na koniec. Jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, ale, ale na razie nie ma Mamy dla was niespodziankę, ale nie możemy o niej powiedzieć, absolutnie. Blisko, blisko, będzie blisko. Konkurencja nie śpi ale już już za chwileczkę, już za momencik jak tylko będzie to na pewno się pochwalimy na przykład na fanpage'u podcastu Mała Wielka Firma na Facebooku który mamy, który mamy, zapraszamy serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie czekaj, musimy powiedzieć, że do następnego odcinka żegnają się, do następnego odcinka żegnają się Paweł Tkaczyk i Marek Jankowski